W niedzielę 18 marca w sali kina w Jesienicy Rosielnej odbyło się przedstawienie religijne pod tytułem W krzyżu miłości nauka. Misterium krzyża przygotowali uczniowie i absolwenci szkoły podstawowej w Bliznem pod kierunkiem nauczycielek Iwony Stryczniewicz, Anny Drożdżal i siostry Julii. Już tradycją się stało w naszej szkole, że nauczyciele wraz z siostrą Julią przygotowują Misterium Krzyża. Dzieci są bardzo zaangażowani, chętnie biorą udział i występują nie tylko dla społeczności szkolnej, ale również dla społeczeństwa bliznego, a dzisiaj nawet występujemy gościnnie w Jasienicy Rosielnej. Młodzież bardzo chętnie występuje, poświęca swój czas, a tym samym podtrzymujemy tradycję kulturową, religijną i patriotyczną. Bardzo dużo jest osób zaangażowanych, nawet dzisiaj występują absolwenci naszej szkoły, są zainteresowani. Przeważnie jest tak około 10-12 osób, już takich stałych aktorów, mogę powiedzieć. Same przygotowania to dużo czasu nie zajmują, bo tak 2-3 miesiące się uczniowie przygotowują, natomiast dużo czasu poświęcają na przygotowanie dekoracji, strojów, rekwizytów. To najwięcej czasu pochłania, ale mamy tutaj zaangażowane panie, które chętnie szyją stroje i, no i przede wszystkim siostry dużo nam wspomagają, szyją odpowiednie stroje do przedstawienia. Misterium możemy zobaczyć jeszcze w kościele dolnym, kościele, natomiast w szkole bardzo często są wystawiane sztuki. No i gościnnie występujemy, jeśli nas inna szkoła zaprzyjaźniona nas zaprasza. Przygotowywałyśmy się tak, nie wiem, 2 miesiące, takie miesiąc, coś w tym stylu. Czy trudno było się nauczyć roli? No, według mnie nie, bo już śpiewałyśmy takie piosenki i lubimy śpiewać, więc to była dla nas pasja, więc... Czy to wasza pierwsza rola, pierwsze przedstawienie? Nie, już wcześniej występowaliśmy parę lat temu nawet, no to tak, już przyzwyczajone jesteśmy. Czyli publiczność nie krępuje was, nie wstydzicie się? Czasami się zdarzy, że się krępujemy, ale już tak mniej niż wcześniej. Zgromadzeni w Sanhedrynie, faryzeusze i najwyżsi kapłani poszukiwali rozwiązania, zbierali wiadomości. Nie dowierzali, wierzyli, ale przede wszystkim bali się. Byłem w owym roku najwyższym kapłanem. Pamiętam, jak mówiłem: wy nic nie rozumiecie. Lepiej dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Mnie on przeszkadzał, straszliwie przeszkadzał. Trzeba było pokazać go jako religijnego i politycznego rewolucjonistę. Tacy ludzie nie podobali się Rzymowi. Musiał albo zniknąć, albo zamilknąć, albo umrzeć. Jestem pod wielkim wrażeniem występu młodzieży z Bliznego, która tak pięknie przedstawia Misterium Męki Pańskiej. Jest to hołbienie naszej tradycji religijnej, więc teraz akurat okres Wielkiego Postu. Cieszymy się, że możemy gościć tutaj w Jasienicy Rosielnej właśnie tych przedstawiających, przygotowujących się i wkładających tyle trudu właśnie młodzieży z Bliznego. Jestem im naprawdę bardzo wdzięczna. Ojcze!